Hej, witajcie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj będzie podsumowanie czytelnicze stycznia. Co prawda, kiedy to nagrywam, jeszcze styczeń trwa, ale raczej już nic nie przeczytam. W ogóle ten styczeń nie był zbyt dobrym miesiącem, jeżeli chodzi o czytanie. Znaczy, przeczytałam 6 książek, więc... 6? Więc teoretycznie był, ale no ja zawsze czytam jednak trochę więcej, a tutaj czułam, że tak troszkę się śliskam po tych lekturach, za bardzo nie miałam na nic ochoty. Potrafiłam jednego dnia przeczytać jedną książkę, a później przez tydzień praktycznie w ogóle nie czytać i oglądać seriale, o których pewnie Wam powiem w jakimś kolejnym filmie. Ale przejdźmy od razu do tego, co tutaj mam, bo mam kilka dobrych książek i kilka złych. Więc pierwsze to Jednostka, debiut właśnie Nini Holmquist. O niej już Wam mówiłam w osobnej recenzji, więc tutaj już nic nie powiem. Na dole pewnie będziecie mieć link do tej recenzji, więc sobie tam spójrzcie. Kolejna, to była, o tej książce, o której Wam teraz opowiem, to była pierwsza książka, którą przeczytałam w styczniu. Nie wiedziałam, że rok się może tak źle zacząć. Stwierdziłam, że sięgnę po coś z serii amerykańskiej, wydawnictwa Czarne. I padło na Głębokie Południe. Paula Theroux, jeżeli dobrze czytam nazwisko. I dlaczego najgorsza? Po prostu, jeżeli chodzi o autora, to on bardzo dobrze pisze. Naprawdę, język jest bardzo, bardzo piękny, jest bardzo, autor jest bardzo elokwentny i w ogóle wszystko pięknie i tak dalej. Tylko po prostu jest zadufanym w sobie bubkiem. Przykro mi, ale no... Tyle, ile tutaj jest o nim, jest cały czas ja, bo ja byłem tutaj, bo ja zobaczyłem, bo ja rozmawiałem i tak dalej. Więc to mnie w ogóle na samym początku już tak przeraziło, bo pierwsze kilkanaście stron to już jest właśnie takie chwalenie się, kim to on jest i tak dalej. Deprecjonowanie innych pisarzy też się tutaj zdarza. I tutaj ogólnie o czym jest ta książka? Może od tego zacznijmy, bo się tutaj zaczynam trochę chyba za bardzo emocjonować. To jest książka właśnie o Głębokim Południu. Autor 4 razy podróżuje właśnie na południe Stanów Zjednoczonych. Podróżuje tam samochodem, co cały czas podkreśla, bo przecież w samolocie to jest cała kontrola bezpieczeństwa, to jest zamach na waszą wolność. I tylko w Stanach można podróżować po autostradach bez potrzeby przekraczania granic i stania na granicy, żeby cię obszukiwali. Nie wiem, chyba ten pan jednak nie słyszał o strefie Schengen, ale dobra. No i tam właśnie rozmawia z ludźmi, podróżuje po tych wszystkich małych wioskach, małych miasteczkach, gdzie jest bardzo duża bieda, gdzie występują różnego rodzaju patologie, więc to jest bardzo ciekawy aspekt tej historii, dlatego też tą książkę kupiłam, bo chciałam się dowiedzieć więcej właśnie o samym południu, o tym głębokim południu, gdzie nie docierają kamery, gdzie nie docierają inni dziennikarze. Chciałam posłuchać wypowiedzi ludzi, którzy tam mieszkają. To jest 1/10 tej książki. I też autor cały czas podróżuje do tych samych miejsc, rozmawia po 3-4 razy z tymi samymi ludźmi. Niektórych ludzi potrafi ignorować, dla niektórych potrafi być taki też troszkę nieprzyjemny nawet. I cały czas powtarza nam, że o wiele lepiej byłoby zainwestować amerykańskie pieniądze w południe Stanów właśnie niż w jakieś afrykańskie wioski i cały czas porównuje te miasteczka do afrykańskich wiosek, bo on był w afrykańskich wioskach i bo on wie jak tam jest. I o ile ja rozumiem takie porównanie, bo naprawdę w niektórych tych miasteczkach ludzie na przykład nie wiedzą, kiedy zjedzą kolejny posiłek, jest bardzo duża bieda, jest bardzo duża przestępczość i tak dalej, ja to wszystko rozumiem. Ale powtarzanie tego co 10 stron, cały czas, jest po prostu w pewnym momencie już irytujące, już nie chce się tego czytać. Więc no, dawno nie byłam tak zirytowana jakąś książką. I też autor też bardzo tak traktuje to... Wiecie, ja wiedziałam, że istnieją takie miasteczka w Stanach Zjednoczonych. Wiedziałam, że południe jest jednak dosyć zacofane, że cały czas tam pokutuje ta wojna secesyjna, że biali ludzie cały czas czują się pokrzywdzeni przez to, jak została zakończona ta wojna, że czarni dalej spotykają się z różnego rodzaju rasizmem, przede wszystkim właśnie na południu i tak dalej. Ja to wszystko wiem. On tego nie wiedział przed tym, jak pojechał na południe Stanów Zjednoczonych. On nie był tego świadomy. Dopiero wtedy, jak tam pojechał i sam zobaczył, to wtedy sobie to uświadomił i klepnął się w głowę, że przecież tak jest. Dobra, skończę na tym. Nie polecam. Zdecydowanie nie polecam. Jedna z gorszych książek, chociaż pięknie napisana.
pięknie napisana, można się dużo dowiedzieć na przykład też o Faulknerze, o innych pisarzach, o tym, co oczywiście autor czytał standardowo, ale wątpię, żeby czytanie tak grubej książki było tego warte, więc przestrzegam. Dobrze, teraz mam dwie książki, które kupiłam w Empiku. Ostatni mój film na kanale to jest Book Haul. I kupiłam tak dużo książek w tak wielu różnych miejscach, że zapomniałam o tych dwóch, które kupiłam w Empiku. Są to te wydania na 25-lecie Empiku? 30-lecie? Szczerze mówiąc, to już nawet nie pamiętam, ile Empik ma lat, ale ogólnie właśnie różne wydawnictwa wydały właśnie specjalne książki na tą rocznicę. I one kosztują po 25 zł wszystkie, więc cena jest dosyć dobra. Ja już sobie kupiłam dwie książki na tej, z tej właśnie serii i jest to Jerzy Kosiński, Malowany ptak. Jedna z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych książek drugiej połowy XX wieku. Jest może kontrowersyjna, niektórzy mówią, że jest taka obrzydliwa, taka obnażająca wszystkie ludzkie wady i tak dalej. Nie wiem, może już jestem troszkę znieczulona, dla mnie nie była bardzo obrzydliwa. Oczywiście jest poruszająca, to co się dzieje w tej książce bardzo porusza człowieka, ale nie wiem, jak może obrzydzić aż tak, wiecie. Ale może ja już jestem właśnie troszkę skrzywiona, jeżeli czytam tak dużo tej literatury faktu o różnego rodzaju morderstwach i tak dalej. Ale cała historia to jest właśnie opowieść o młodym chłopcu pochodzenia żydowskiego, którego rodzice oddają w trakcie wojny, na początku tak naprawdę wojny. Oddają go właśnie pewnej starszej kobiecie, która będzie go wychowywała na wsi, żeby nie musiał przechodzić przez całe te okrucieństwa wojny, bo oni byli, jakby nie wiedzieli, co się stanie w trakcie tej wojny, żeby był po prostu bezpieczny. No i to, jak ci ludzie go traktują na wsi, przez jakie męczarnie musi przechodzić i jak cała ta historia się kończy, jest naprawdę przerażające i daje do myślenia, jak wychowanie i środowisko może wpłynąć na człowieka i jak bardzo później się może zmienić. Więc ta książka też jest bardzo dobrze napisana, więc wiem, dlaczego znalazła się w tych klasykach. No ja mogę ją polecić, zdecydowanie. I później mamy książkę Andrzeja Stasiuka, Mury Hebronu. I gdzieś czytałam chyba, że właśnie Andrzej Stasiuk napisał ją trochę, żeby zszokować swoich czytelników i wydawców, bo to była chyba pierwsza książka, którą w ogóle kiedykolwiek wydał. I na pewno mu się to udało, bo książka jest szokująca. Jest to w ogóle opis różnych więziennych opowieści, bo sam Andrzej Stasiuk w ogóle był w więzieniu przez jakiś czas. Jest bardzo często właśnie obrzydliwa, są tutaj różne sceny gwałtów, traktowania więźniów przez więźniów, taki też typowy język więzienny, więc i to jest takie dziwne połączenie, bo ta książka jest też bardzo dobrze napisana, bardzo pięknym językiem. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek jakąś książkę Andrzeja Stasiuka, to wiecie, że on ma bardzo taki ciepły styl, tak mi się kojarzy, więc tutaj to połączenie jest takie bardzo dziwaczne i chyba przez to ta książka zrobiła na mnie takie wrażenie. Nie mogę wam powiedzieć, czy mi się podobała, czy nie, bo ona zostawia właśnie takie wrażenie po sobie. Więc jeżeli macie mocne żołądki i dużo rzeczy was nie obrzydza, to naprawdę wam polecam. Kupiłam na tej promocji w Empiku dwie dosyć obrzydliwe książki. I dwie ostatnie pozycje, które przeczytałam w tym miesiącu. Jest to Katarzyna Bonda. Już wam mówiłam, że czytałam te książki właśnie, jak wam opowiadałam o tym, co kupiłam. I na samym początku przeczytałam książkę Zbrodnia niedoskonała. I to jest właśnie książka, którą Katarzyna Bonda napisała razem z Bogdanem Lachem, czyli pierwszym polskim profilerem, który pracuje tutaj w Katowicach. Więc bardzo blisko mnie. Miałam ostatnio okazję pójść na wykład właśnie z Bogdanem Lachem, ale nie poszłam. Nie pytajcie dlaczego, z lenistwa, wiem, straszne, ale mam nadzieję, że jeszcze będą i kiedyś się w końcu wybiorę i posłucham go na żywo. Książka bardzo ciekawa, o różnego rodzaju właśnie przypadkach spraw kryminalnych, tym jak Bogdan Lach też współpracował z różnego rodzaju innymi profilerami z zagranicy i też tutaj jest bardzo dużo opisanych właśnie przykładów, ale też sposobów, jak wygląda profilowanie, jak się do tego zabrać, co jest potrzebne, jak wyglądała historia profilowania w Polsce. I też tutaj opisuje to wszystko Katarzyna Bonda, ale jest bardzo dużo takich
wszystko co jest kursywą, to właśnie jest słowo w słowo to, co mówi Bogdan Lach. Więc naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Bardzo dobra książka, więc co tutaj mogę więcej powiedzieć. Jedyne, co troszkę mnie tak zmyliło, to to, że jest tutaj sprawa wampira z Zagłębia, ale nie tego wampira, o którym wy myślicie, tylko takiego z późniejszych lat. Więc na początku mogło być to wyjaśnione, bo trochę byłam taka... Co? Nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi, dlaczego było dwóch wampirów z Zagłębia. Później się okazało, że właśnie było dwóch. I ostatnia to Polskie morderczynie. Co wyróżnia je spośród innych kobiet, skąd wzięła się ich agresja? No i to jest po prostu książka w całości o polskich morderczyniach. Katarzyna Bonda jeździła po różnych zakładach karnych, rozmawiała z tymi kobietami. I też bardzo ciekawa jest struktura tej książki, ponieważ właśnie każdy rozdział jest o osobnej kobiecie. Na samym początku autorka pozwala jej powiedzieć jakby opowiedzieć o swoim życiu, opowiedzieć swoją historię. Często właśnie te kobiety nam wplatają, jak to się stało, że zabiły. A później opowiada to tak, jak to wyglądało z punktu widzenia policji. Bardzo często to są dwie rozbieżne wersje, więc to jest bardzo ciekawe, jak kobiety próbują sobie jakby, opowiadają zupełnie co innego, próbują jakby sobie to wytłumaczyć może jakoś, albo unikają w ogóle tego, że popełniły to przestępstwo, więc to jest bardzo ciekawe. Tylko mam tutaj jedno, nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, bo bym to przeczytała, ale chyba teraz już nie będę tego szukać. A nie, tutaj, zaznaczyłam sobie nawet na górze. Bo wiecie, jeżeli czyta się książki kryminalne, to w większości już wiecie niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o kryminalistykę, nie? Jeżeli chodzi o odciski palców, tak właśnie tą daktyloskopię, odciski krwi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy coś takiego wpisane, że sanitariusze wynoszą 33-letniego Romana J. Kraciasty koc, w którym mężczyzna jest zawinięty, jest cały umazany brunatno-czarną mazią. I jest przypis do tego, że to jest, wiecie, przypis krew. Chciałoby się od razu powiedzieć, no shit Sherlock, no wiadomo, że to jest krew, wiecie, takie, trochę jest tutaj takich oczywistości, co mnie trochę może nie że raziło, ale śmieszyło, że w ogóle komuś się chciało robić takie przypisy, bo to jest oczywiste. I to nie tylko dla tych, którzy tam czytają takie książki, ale dla wszystkich, że jeżeli wynosi się z mieszkania ciało, a wcześniej jest opisane, że dostał kilka razy nożem, to najprawdopodobniej ta brunatna maść to jest krew. Więc to taki mały przytyk może do tej książki. Ale ogólnie obydwie książki właśnie Katarzyny Bondy polecam. A ja czytałam Pochłaniacza i zaczęłam czytać Okularnika pani Bondy i nie podobało mi się. Nie lubię jej książek takich typowych kryminałów. Ale te Wam mogę polecić, jeżeli też nie lubicie tamtych książek, a lubicie takie właśnie sprawy kryminalne, to polecam Wam te dwie, na pewno. I to by było wszystko, co przeczytałam. Myślę, że i tak było tego sporo, i tak było dużo w miarę fajnych tych książek. Niestety, no to Głębokie Południe tutaj bardzo zaniżyło moją ocenę tego miesiąca. Ale mam nadzieję, że w przyszłych już będzie lepiej, że będą same dobre lektury. Dajcie znać, co Wy przeczytaliście w styczniu i jak Wam poszło. Czy zaczęliście ten rok bardzo dobrze, czy raczej nie mieliście w ogóle ochoty czytać. Tak. No, ja miałam, ale no, trochę jednak tego czasu było mało. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.